mały update do poprzedniego filmu. Tutaj mam taki akumulator, o którym wcześniej mówiłem, że nawet się ten ekranik nie chciał w prostowniku dobrze zaświecić. Taki złom. Też podłączałem do takiego prostownika typu... Dokładnie to. Do tego prostownika. On ma funkcję też niby naprawy. To tam polski jakiś taki prostownik, ale działa. I nie chciał w ogóle podjąć naprawy. Nic się nie dawało. Ten akumulator też był trupem. Kompletnym. I stał tutaj sobie 2 lata. No nie 2 lata, przepraszam, bo padł no od jesieni. To nie 2 lata, przesadzam. W każdym bądź razie sobie tutaj stał. I nic się z nim nie dało zrobić. Miał iść do śmietnika. No i jednak postanowiłem podłączyć Blueboxa też w funkcji odsiarczania. I sobie zasuwał przez 2 dni praktycznie. Tam ustawiłem 16,2 i pojemność tego akumulatora ustawiłem między 40 a 50. Widzę, że to też jest 520. O, nawet to jest 62 amperogodziny, ale tak nie bardzo wierzę w to. W każdym bądź razie ustawiłem na taki niższy i zostawiłem. I patrzcie. Znaczy jeszcze nie sprawdzałem, czy w ogóle do czegoś się nadaje ten akumulator, no ale wpompował w niego teoretycznie 60 amperogodzin. No teraz nagle znowu zaczął ładować jakimś większym prądem. A, on chyba przez cały czas to odsiarczenie odstawia. Tak mi się wydaje. Wentylator zasuwa, temperatura wzrosła w środku. Niby pokazuje end, a proszę bardzo, leci. I prąd większy. Ja myślę, że dalej to odsiarczenie odstawia. Ale nie wiem. To trzeba by się pana Piotra zapytać. W każdym razie, na razie widzę, że krzywdy mu żadnej nie robi, jest 13,2 V, więc ja go zostawiam. A może spróbujemy zwiększyć mu ten prąd. Dobra, więc tak. Jak on jest niby 62 amperogodziny, no to zobaczmy więcej. Spróbujmy wpompować. Zobaczymy, co on na to powie. Zadanie żel. Normal. Zima cold. Więcej prądu. Jedziemy. 16 CACA. Dobrze. Pojemność. 60. Dobrze. Teraz... Koniec ładowania, odsiarczenie, bo jest na pewno zapyziały. Ja tutaj tym samochodem robię bardzo krótkie odcinki. Tutaj to nie wiem, co to jest. Ale to zostawię. Czas nasycania. Dam mu znowu z 5 godzin. Uimp. Też nie wiem. I tutaj też nie wiem. Uprogramowań, to trzeba by pytać pana Piotra albo z Mister Akumulator jeszcze tam patrzeć, co tam panowie mówią na ten temat. Na razie się nie znam na tym, ale myślę, że ten akumulator odżyje po tym. Znaczy takie mam wrażenie. I tak nie wiem, nie mam co z nim zrobić, co najwyżej trochę prądu po prostu poświęcę na zabawy. Tak jak mówiłem, pobawię i pójdzie w kąt, bo ja mam strasznie słomiany zapał do takich rzeczy. Ciągle jakieś cuda kupuję, bawię, a potem mi przechodzi i to leży. Ale czasem się przydaje później. Także taka aktualizacja, trochę gadania
I wszystko. Teraz po tym ładowaniu znowu wrzucę następną potem aktualizację. Na razie, miłego dnia. Pa. Jako takie postscriptum, to bym wrzucił dźwięk, jak to słychać teraz, jak on ładuje pulsacyjnie.